Kochani, w tym filmiku pokażę Wam kolejną fajną zabawę, a dokładnie wiosenny labirynt. Moi drodzy, dla kogo ten wiosenny labirynt? Ja pokażę Wam trzy propozycje, a jak Was to zainspiruje, czy dokładnie będą to takie same postacie, takie same owady jak u mnie, to już od Was zależy. Labirynt będziemy tworzyć na podłodze, więc jak będzie duży, to już od Was będzie zależało, od Waszej przestrzeni, jak duży macie pokój i jak będzie w tym pokoju czyściutko, więc szybko zabierajcie się do sprzątania, żebyśmy mieli wielką przestrzeń do zabawy. Jedynie, czego potrzebujecie do stworzenia labiryntu, będzie właśnie taka taśma malarska, którą możecie kupić w każdym sklepie budowlanym, ale myślę, że tata na pewno w garażu coś takiego właśnie ma, więc się zapytajcie, zanim kupicie w sklepie. No i tak, co ja mam do zaproponowania? Na pewno, słuchajcie, labirynt będą przechodzić żabki, które robiliśmy w ostatnim filmiku, piekło, niebo, pamiętacie? Z piekła nieba, to są nasze żabki, one na pewno będą przechodzić labirynt, będzie przechodzić na pewno motylek i biedronka, którą właśnie zaraz Wam pokażę, jak w prosty sposób możecie stworzyć u siebie w domu. Jak już te postacie będziemy, te owady będziemy mieć, to zabieramy się za labirynt i w jaki sposób będą przechodzić te nasze owady, również Wam pokażę, więc widzimy się już za chwilę w następnej części filmiku. Zaczniemy od biedronki. Potrzebujemy zakrętkę, plastelinę oraz oczka. Czerwoną plastelinę zgniatamy, żeby była miękka i plastyczna. I robimy formę na biedroneczkę. Super, teraz z czarnej plasteliny wykonamy głowę. Przyklejamy. Rolujemy wałeczek i on stworzy nam skrzydełka. Biedroneczka ma 7 kropek. Super. Teraz tylko nakładamy oczka. I biedronka gotowa. Teraz wykonamy motylka z kolorowej kartki. Zobaczcie, zrobimy taką harmonijkę. Składamy na pół i zawiązujemy drucikiem kreatywnym. O, i motylek jest gotowy, świetnie. Teraz weźcie sobie kawałek sznureczka, nitki i przywiążcie motylka. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Kochani, ja już mam przygotowany pokój, mam w ręce malarską taśmę, więc zaczynamy i działamy i pokażę Wam, jak stworzyć właśnie ten labirynt na podłodze. Do dzieła! Tak się prezentuje nasz labirynt. Kochani, oczywiście labirynt musi mieć swój początek, czyli stworzyłam, napisałam start, daję go tutaj, bo tu będziemy zaczynać, a meta będzie tutaj. Tu się będzie kończył nasz tor dla naszych owadów. I tak, mam trzy opcje, tak jak Wam pokazywałam. Żabka. Słuchajcie, wiecie, jak żabką będziemy przechodzić nasz labirynt?
A co, zaszalejemy? Będziemy ją przesuwać waszą nóżką. Ja wam pokażę, w jaki sposób to robimy. Ciekawe, czy mi się uda i w jakim tempie to zrobię. Dobra, wstaję i zaczynam labirynt. O, starczy, staję. Dobra, dobra. Moja żabka idzie. No, to wcale tak. Ups, wyskoczyła. No, to będzie nie lada grabka, ale kto jest dobry w piłkę nożną, to sobie świetnie. Dotarła do końca, no to teraz kolejny owad, jaki? Biedroneczka. Biedroneczka, przejdziemy biedroneczką w całkiem inny sposób, a jak, słuchajcie, wasi rodzice na pewno znają zabawę w kapsle, to jest zrobione z zakrętki, więc idealnie się biedroneczka do tego nada, więc przygotujcie wasze paluszki i zaczynamy start. Natomiast trzecia opcja z naszym motylkiem, słuchajcie, tu chyba będzie łatwiej albo nie, bo będziemy naszego motylka przesuwać po sznureczku razem ze sznureczkiem. Wszystkie owady dotarły do mety, udało się. Podobało wam się takie coś? Słuchajcie, mam nadzieję, że tak, że stworzycie swój własny labirynt na swoje własne możliwości, stworzycie super zwierzątka, którymi na różne sposoby będziecie ten labirynt wiosenny przechodzić. Okej, kochani, ja już się z wami żegnam, liczę na was trzego kciuka oraz subskrypcję i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!